W następnych 10 latach rynek smartfonów będzie się znacząco zmieniał, tak jak już się zmienił od premiery pierwszego takiego urządzenia. Huawei chce być na tym rynku wiodącym graczem. Przyszłość smartfonów będzie się w dużej mierze opierać na sztucznej inteligencji. Huawei jest światowym liderem w wykorzystywaniu tej technologii w modelu Mate 10 Pro. W przyszłym roku pojawią się kolejne urządzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja od lat istniała w chmurze, natomiast w tym roku wprowadziliśmy procesor Kirin 970, dzięki czemu sztuczna inteligencja jest dostępna bezpośrednio w telefonie, a nie za pośrednictwem chmury. W przyszłości będziemy w coraz większym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję, m.in. do robienia zdjęć. To niewielka aplikacja, ale duży krok w rozwoju sztucznej inteligencji. Na co dzień, jak używam smartfona, używam Huawei, to przede wszystkim do tego, żeby zrobić fajne zdjęcie. Wiadomo, że jednak social media też są dla mnie bardzo ważne, bo mogę się podzielić z fanami tym, co akurat robię, albo tym, co robiłem. Dlatego też akurat oprócz tego, że Huawei ma sztuczną inteligencję, to też pomaga w tym, żeby te zdjęcia naprawdę wychodziły super i jestem bardzo zadowolony. Czasami też jak widzę, że jest rozładowany telefon, nie mam czasu naładować, to to ładowanie naprawdę wygląda bardzo szybko i to pomaga mi w tym, że jednak nie tracę czasu, a jakość jednak ma znaczenie nie tylko na boisku, ale też właśnie z gadżetów, które używam. Nasz nowy telefon Huawei Mate 10 Pro jest pierwszym telefonem na rynku, który ma w sobie sztuczną inteligencję. To brzmi trochę mądrze, trochę technicznie, natomiast prawda jest taka, że ten telefon ma wszystko, co jest najbardziej potrzebne konsumentowi. Bateria długo wytrzymuje, robi piękne zdjęcia dzięki współpracy z Leica. Ma szybkie ładowanie, czyli gdy zapomnimy go naładować, w nocy ładujemy go w ciągu 30 minut. Jest wodoodporny i kurzoodporny. I tak mogłabym wymieniać naprawdę bardzo długo. Technologia po prostu dla ludzi. I to jest kwintesencja marki Huawei. Huawei wystartował w Polsce 3 lata temu z 2% udziałem w rynku, a już na koniec 2015 roku osiągnęliśmy 8%. W ubiegłym roku to było 22%, w tym 23%, i wciąż mamy nadzieję na więcej. W ciągu kilku lat chcemy stać się numerem jeden.